Witam Państwa serdecznie w Międzynarodowym Radiu Białoruś w programie Myśli o Polsce. W dzisiejszym programie bierze udział pan Aleksiej Dziermant. Witam. Piotr Piotrowski. Witam towarzyszy. Konrad Arkadiusz Hartung. Dzień dobry paniom i panom. Radziwon Pobiel. Dzień dobry. Oraz Paweł Jański. Zanim przejdziemy do odpowiadania na Państwa komentarze i pytania, chciałbym zaprosić Państwa do subskrybowania naszego kanału na YouTube, do, tak jak zawsze, komentowania, polubienia i zadawania pytań pod naszymi programami. Tak więc, koledzy, przechodzimy do wesołych tematów. Tak, do wesołych tematów. Pierwszy. Bronek Haber 525. Wszystkiego dobrego, pomyślności i spokojnego życia dla narodu białoruskiego. Dziękuję bardzo. No tak, i polskiemu narodu tak samo. Jakub Izaak. Brawo, wolni Słowianie. Dziękuję. O, to o. Fajnie, dziękuję. Fajnie. Co, no, co jakieś, trzeba się miejsce trochę napisać, bo cały czas nas chwalicie. No, a dalej będzie, myślę. A gdzie cię... Będą wszystko. Gdzie są te gdzie trochę? Krytyka? Dziękujący się jeszcze będą. Gdzie krytyka będą, brutalna? No, całe szczęście mi trochę ulżyło na sercu. Tak, ale miło usłyszeć, prawda, że no, wolni Słowianie, nie wszyscy są jeszcze zniewoleni. Tak, tak. Jest nadzieja. No tak, na wschodzie. Ela Kozanecka. Witajcie panowie. Z góry dziękuję za wiadomości. Jesteście najlepsi. Pozdrawiam serdecznie z Australii. O, Australii. Pozdrawiamy. Polonię. No to Polonię, fajnie, że nas już tam oglądają. Cieszymy się bardzo. Zbysiu 100. Wszystkiego dobrego Białorusini. Dziękujemy. Trole, gdzie trole? Tego Polakom. Będą dzisiaj ten sorosowskie trole. Poczekaj. Powoli. To zawsze na randzynkę zawsze będę. Aha, no to. Rozkręcamy się. Grażyna Filipczuk. No. Pozdrawiam wszystkich prowadzących. Jestem co prawda ciężko chora na udar krwotoczny, ale zawsze panu słucham z przyjemnością. Pozdrawiam serdecznie. Zdrowie panie. Tak, życzymy dużo zdrowia i dziękujemy. Pozdrawiamy również. Życzymy zdrowia. Peter Diver. Właśnie skończyłem oglądać paradę z okazji Święta Niepodległości Białorusi. Pozdrawiam wszystkich Białorusinów i was panowie. O, bardzo dobrze. Potrzebne oglądać wszystkim paradę na Białorusi, żeby odrodzić te defilady w Polsce. Tak. No tak. Byłem osobiście z dziećmi, tak jest co oglądać i mi się wydaje, że ważna część tej parady, której akurat nie udało mi się już sfilmować, bo już mi się przegrzała kamera na samym końcu, ale uważam, że bardzo ważna część tej parady to była już po tej paradzie wojskowej. Tak, tak jest. To tak. Wszyscy tak obcokrajowcy i z Rosji, i z innych krajów byli przerażeni, bo tutaj wszystko, że nasza produkcja takie... Maszyneria i idzie, nie tylko chcemy bronić swój kraj, oczywiście chcemy, ale rozwijać, produkujemy tu produkcję, no i tak, dużo ludzi byli wrażeni tym. Ewa MK1VZ. Słowianie, łączmy siły przeciwko wrogim nam anglosasom. No tak, prawidłowo. Dobry pomysł. Tak, trzeba to robić. Jerzy Piotrowski. Na czele UE powinien stanąć pan prezydent Łukaszenka. Tylko nie ja, Piotrowski, to nie moim rodakiem. Nie. Ale czemu nie? To dobry pomysł, prawda? No tak. No to ciekawe, tak. Ewa Gorecka. Białoruś, ostatnim bastionem normalności. Dziękuję, na pewno. Staramy się. Myślę, że Polska powinna tak samo być bastionem normalności. No i to w normalności tak. Pod wieloma względami i takim ekonomicznym, gospodarczym przecież przemysł został światopoglądowym. I światopoglądowym, wartościowym, tak. Wiele tutaj można by było mówić. Za tym pierwszym, za światopoglądowym idzie to wszystko, cała reszta. Sylwia Kasanowa. Tu Sylwia Kasanowa z dalekiej Francji, z domu Stradomska. Kasanowa to nazwisko po mężu, który jest Wenezuelczykiem pochodzenia korsykańskiego i wielkim polskim patriotą mówiącym perfekcyjnie po naszemu z racji studiów w Polsce. Jeszcze w czasach komuny. Pozdrawiamy panów oboje. O, to ta Sylwia, która już pisała
na przeszłym odcinku, że kiedy my mówili o tej Sylwii to nazwisko. Aha, no tak. Pozdrawiamy. Międzynarodowego Radia Białoruś składaje się stała audytoria. Tak. Dobrze. No tak. No dobrze. Madziacha ZEL 3095. Kolej ukraińska dostała licencję na polski rynek. No to co to znaczy? Znaczy banderowskie pociągi będą jeździć po polskich kolejkach. No co to zrobisz? A później już zniszczyć polską kolejkę państwową i będzie tam tylko banderowska kolejka państwowa. Jak będzie wjeżdżać w granicę do Polski, to na przodzie tego pociągu będzie taki piękny tryzub na bokach. Czarne-czerwone wagony. Tak. Z czarno-czerwonymi flagami i portretem Bandery. I Szuchewicza. Nie zapominajmy o Szuchewiczu. Bogdan P. 7469. Kaddafi chciał wprowadzić własną walutę afrykańską. Może o tym coś powiedzieć? Ja coś nie pamiętam o tym. Kaddafi, no, w ogóle było dużo planów. U jego były plany stworzenia takiej Unii Afrykańskiej. Arabskiej Unii Północnoafrykańskiej i z Sudanem też, i z Czadem. No a to u jego nie otrzymało się, ale u jego otrzymało się dobrze rozwijać stan gospodarczy i społeczny właśnie w Libii. Ale widzimy, że po 2011 roku Libia została zniszczona, Kaddafi został zniszczony i teraz jedno państwo libijskie po prostu nie istnieje. W tym kraju odbył się rozlom i tam istnieje pewna ilość rządów, tam i różne tam plemiona, klany i tak dalej. To też samo odbылося і в Гемені, і спроба була в Сирії. Але впроваджили демократію. То виніки демократизації. Так, демократизували, врешті. То, відімо, коли Захід ліберальний приходить до якої частки світу, то то і відбулося. Американський. Докладно. Олька Б. Любі. Znajomy, który jest z Białorusi, mieszka w Polsce, miał ostatnio problem z Ukraińcem, który chciał go bić za to, że mówi w języku rosyjskim. No tak, na pewno już będą szybko banderowcy. Banderowcy bić Polaków, że mówią w języku polskim. No tak, na to wygląda już niedługo. No. Zaczęło się. Tak, tak, tak. Kolejna rzeź wołyńska będzie. Już będzie warszawska rzeź. Rzeź. Tak, niestety. 1, 2, 3, 5, 7, Dany. Witam. Miło się ogląda normalnych ludzi, bo u nas tylko jadem plują. Polacy i Białorusini to słowiańska brać. Pozdrawiam braci Białorusinów i wszystkich mądrych rodaków. Dziękujemy. Pozdrawiamy również. Dziękujemy, pozdrawiamy. My prosimy, przyjeżdżaj tu na Białoruś. Odetchnąć wolnym powietrzem. Słowiańskim. Tak, słowiańskim. KHLG3XC. Często stosowaną w Polsce metodą przekazywania łapówek jest zmuszanie firm do zatrudniania różnych ludzi na dobrze płatnych stanowiskach. Sam się z tym zetknąłem. Firma, w której pracowałem w Polsce, zatrudniła kiedyś rzekomo znakomitą specjalistkę. Słyszałem, że zarabiała powyżej 10 tysięcy złotych na miesiąc, czyli nieźle. Kobieta już w pierwszych miesiącach pracy wykazała się decyzją, która mogła doprowadzić do sporej straty finansowej. Winę zrzucono na innego pracownika, zarzucając mu, że kobiety nie przyuczył, a jak miał przyuczać, skoro to ona była znakomitą specjalistką z doświadczeniem i znacznie wyższą pensją. Facet wkurzył się, odszedł z firmy. Podobno potem firma otworzyła biuro w innym mieście, żeby baba nie musiała dojeżdżać do pracy. Dopiero po latach dowiedziałem się, że tak w Polsce przekazuje się łapówki, wszystko legalnie. No, tak, ciekawy schemat. Ciekawy schemat łapówek poziomu europejskiego. No, tak. No mnie o takim właśnie łapówkarstwie, o takiej korupcji właśnie opowiadał ktoś kiedyś, kto pracuje, może nadal jest prawnikiem w City. I właśnie też opowiadał, że to właśnie tak wygląda. W Wielkiej Brytanii? Tak, tak, w Wielkiej Brytanii, że właśnie na takiej zasadzie działa tam korupcja. Właśnie takiego... O, a nam wszyscy te opozycjoniści, którzy dzisiaj kozielkują się w Warszawie, mówią, że o, to Zachód to miejsce wolne od łapówek, wolne od korupcji. Okazało się, że tam łapówka na łapówce łapówką pobije. O, łapówka, łapówka. Panie ginekolog, to dopiero mało. To chodząca łapówka. Paulina Liszewska. Po 1989 roku
Rosja chciała oddać część zachodniej Ukrainy włącznie ze Lwowem Polsce. Lecz Adaś ustami Mazowieckiego kazał dać odpowiedź odmowną, bo taki maner zniszczyłby rzymiaską koncepcję dotyczącą naszego regionu. I tyle Polacy mieli do gadania. Nikt z nas Polaków nie podejmował i nie podejmuje nadal decyzji dotyczących naszej ojczyzny. Z perspektywy czasu może była to słuszna decyzja, bo mieć na swoim terytorium zbanderyzowaną mniejszość to powtórka z dwudziestolecia międzywojennego. Zamachy, akty terroru, zabójstwa itd. Jakkolwiek teraźniejszość pokazała, że i tak od tego problemu nie uciekliśmy. Wrócił do nas po 2014, z natężeniem po 2022 roku. Przyłączenie w granice Polski, Lwowa i innych ziem miał sens w 1945, bo wtedy można było jeszcze wziąć za twarz upaińskich szowinistów i zrobić z nimi porządek z pomocą ZSRR. Ale Wanda Wasilewska skutecznie wybiła ten pomysł z głowy Stalina. Jakaś konspirologia. Zwolennik konspirologii pisał. Nie, ale prawidłowo, że dlaczego Polakom ten Lwów? Polakom potrzebny Dresden, Polakom potrzebny Berlin, Polakom potrzebne inne ziemie, Rostock. Którzy... Rostock. Myślę, że ktoś u Stalina w głowę namówił, że nie potrzebno stworzyć tę niemiecką republikę demokratyczną. Potrzebno prosto było dołączyć wszystko do Polski i wszystko byłby tam Braniborz, Dreździany i inne słynne polskie miasta. No, polski jak polski, ale na pewno słowiańskie. No tak, łużyckie, zrobić taką autonomię łużycką. Tak, nie dało się przecież ziemię te przecież zachodnie polskie odzyskane, które teraz tak wiele osób gardzi nimi albo nie docenia ich znaczenia, przecież przez tysiąc lat prost nie były w polskich rękach. O historii na pewno. Tak, tak. Ewgeni Last, 8662. Jeżeli następuje atak na Białoruś z byle jakiego kierunku, Rosja zgodnie z tą umową w obronie kolektywnej musi wysłać wojsko w rejon działań bojowych. A to znaczy eskalacja i strata, pogłębienie straty i niepodległej polityki interesów narodowych. Pytanie w tym, że kiedy będzie eskalacja, to kiedy to lepiej Rosja wspiera Białoruś, niż ktoś z Zachodu okupuje Białoruś. Chociaż u nas jest broń jądrowa taktyczna, po tomu prost będę bombardować tych okupantów. No ile ja wiem, taktyczną bronią liczy się broń, która jest mocniejsza od tej, co rzucili na Hiroshimę. No tak, no tak. Może być, tak. To straszna sztuka. A propos, Polacy i ci, co nas słuchają, no, Łukaszenka kiedyś niedawno jakoś powiedział, że ja tam nie będę, znaczy Rosjanie mówili, że Łukaszenka nie będzie kreślił czerwone linie, bo on ma taki polityczny daltonizm. A on powiedział, że tak, a jeszcze jak ktoś poruszy granicę, przekroczy granicę Białorusi, to ja mogę, u mnie się zjawi kurzyna ślepota. No to znaczy, będzie bił, nie patrząc. Teresa H. 8361 i to do pana komentarz. Tak? Szanowny panie Hartung, w Polsce nie ma polskiego rządu, tylko rząd warszawski, który realizuje niemieckie interesy. No, zgadzam się. Polskojęzyczny, warszawski, lokajski. No, zielkujący się. Emil 0292. Ciągle ten przykład Węgier, no dobra, sprawdźmy ich Węgry, ci multipolarni. Eksport za 2022 rok, eksport do Chin 2%, eksport do Rosji 0,9%, a teraz sprawdźmy na przykład Finlandię, która prowadzi jednowektorową prozachodnią politykę i gardzi za mordystami z Białorusi. Eksport do Chin 5,5%, eksport do Rosji 2,4%, czyli wychodzi na to, że Węgry sobie tylko tak szczekają, a są uzależnione od Zachodu. Pytanie w tym, czemu eksport wyznacza wielowektorowość. Myślę, że to poruszenie metodologii spoznawczej. Myślę, że potrzebno oglądać inwestycje, nie prosto po ilości tych inwestycji, tak, a po jakości.
Kto buduje dzisiaj elektrownię jądrową w Węgrach, kto buduje te zakłady autobusowe, kto prowadzi tam finanse inwestycyjne w nowiutkie technologie na Węgrach. Wszystko to widzimy. I Turcja, i Rosja, i Chiny. I kto płaci, to będę rządzić. Tak. I koniecznie do Węgier, z Węgrów do Chin to bardzo ciężko zrobić jakkolwiek ten eksport. Ale kiedy wspólne przedsiębiorstwa węgiersko-chińskie istnieją na terenach Węgier, to zrozumiałe, że te przedsiębiorstwa nie będą eksportować tę produkcję w Chiny, kiedy one węgiersko-chińskie. One będą eksportować do Polski, do przykładu, do Niemiec, do Francji. Potem tutaj niepotrzebne wszystko zwodzić do takich prymitywnych, myślenczych konstrukcji. Trzeba bardziej uważać na to, skąd płynie energia. Tak? Czy nie tak? Tak. No i energię tak samo. No tak, przecież koszty energii to od razu się przekładają na koszty produkcji towaru. I dlaczego z Niemiec wyjeżdżają te wszystkie przedsiębiorstwa do Stanów Zjednoczonych i do Węgier przy okazji, żebyście widzieli? Dlatego, że tam o wiele taniej. Węgry kupują bezpośrednio od Rosji, a Polacy najpierw ten gaz idzie do Niemiec, a dopiero później do Polski. No to nie lepiej byłoby mieć dobre stosunki z Rosją i mieć taki olbrzymi rynek zbytu. Nie mówiąc tylko o Rosji, jedna Moskwa to 10 milionów, a Petersburg i inne miasta. A za Rosją to przecież i Chiny, i Iran, Afganistan. Przecież Afganistan już jest w kolejce do szos. A Polska to gdzie? Dokąd ona w kolejce? Do zaginięcia. Ponownie do Teresa, tego rozbioru. Kontynuujemy. Ponownie Teresa H. 8361. Czy to nie zastanawia, dlaczego przeterminowany uzurpator zaczyna mówić o pokoju zaraz po przegranej debacie Bidena z Trumpem? A kto taki przeterminowany uzurpator? Zeleński. Tak. No na pewno czemu on powinien mówić o pokoju, kiedy on jest marionetką? No pomówić to może. Pomówić coś może, a jeszcze coś zrobić, pytanie czy może. On może podpisać tylko z Dudą umowę, bo z... Dudzić w Dudu. Zrobi tyle, na co mu pozwolą zachowy. On dudzić Dudu będę z Donald Duck, Donald Tusk z nim podpisać umowy. No tak, bo Putin to z nim podpisać umowę nie będzie. Słuchają Państwo Międzynarodowe Radio Białoruś, program Myśli o Polsce. No, Putina można okłamać nawet dwa razy. Pierwszy i ostatni. Krzysztof Molenda. No, uzupełnił wypowiedź pana Hartunga, że nasi wybitni hierarchowie Kościoła dawno mówili, że praca to dobro ludzkości. Nasz papież Jan Paweł II pisał, że praca jest najwyższym dobrem człowieka, a prymas stulecia hrabia kardynał arcybiskup polski Stefan Wyszyński, szybko zapomniany w Polsce, socjalizm najbardziej sprawiedliwy ustrój dla ludzi pracy. To bardzo dobrze. Do Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego to pisał apostoł Paweł i Jan Chryzostom, ojciec Kościoła. Але коли мовимо о Вишинському, ну не вім, що він писав направду о соціалізмі, але його діяльність в часі польської Речі Посполітої Людової, ну не дуже ідеальна, що він так спірав соціалізм направду. Ну, напевно, потрібно ліпій цитувати Болеслава Пісецького на цей тему. Так. То так, варто би було. Zwłaszcza, no, można przypomnieć tą postać, bo to naprawdę ciekawa... Robiłem o Bolesławie Piaseckim moje audycje od przeszłości do przyszłości. Niech Polaki oglądają. Tak, to już są dwa takie programy. Tak, pierwsza częstka i druga. Alicja Bednarska 6590. Łajdactwo to jest niewystarczająca ilość miejsc pracy, a także ćwierć i pół etaty, z których nie można się utrzymać.
dosyć często proponowane, zwłaszcza kobietom, na francuskiej prowincji oraz pensje, z których nie można wyżyć. Nie wiem jak jest u was, ale w wielu krajach zachodu w dużych miastach czynsz to odpowiednik niemiesięcznej pensji. To prawda. No, na pewno, kiedy tam taki dziki kapitalizm jest, to na pewno tak i jest. A plus jeszcze łapówki potrzebują tam. Pójdziesz tam w jaki urząd, a tam potrzebne napisane takie na szyldzie. Łapówka taka, taka, taka. Kiedy nie, a jeszcze kiedy nie dasz, to jeszcze nie wyjdziesz z tego urządu. Od. No tak. Najlepiej, że teraz ustosunkowali to. Prost, potrzebne zrozumieć, czym różni się białoruski model od zachodniego. W białoruskim modelu niepracownych tylko 0,8%, tak? I wielu potrzebne mówić. Te niepracujący już, no prosto, łajdaki, bo na Białorusi nie wystarczy rynek pracowny. Nie wystarczy. I potrzebne więcej, więcej tych rynków. No to przyjrzajcie Polacy. A na Zachodzie nie wystarczy miejsc dla pracy. No to dlatego Polacy przyjeżdżają na Białoruś. To różnica taka. Mówię. Jacek Śliwiński. Przypomnę tutaj datę 15 lipca 1410, kiedy to Słowiański Wschód przeciwstawił się nie tylko zakonowi krzyżackiemu, ale również rycerstwu zachodniej Europy. Tak, o, tak. Potrzebne będę wspomnieć w ten dzień 15 lipca zrobię odcinek specjalny. Tak. I do rzeczy, nie tylko Słowiański Wschód, ale można powiedzieć, że i Eurazjacki Wschód, bo Tatarzy. Tak, na stronie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Polski aktywnie brali udział Tatarzy, to jest też ważny moment. Peace, freedom and wealth. A czy praca tam jest adekwatna do wykształcenia, możliwości i predyspozycji człowieka? Bo ja sobie nie wyobrażam całe życie godzić się na byle jakie warunki. O płacy nie wspomnę, bo to chyba oczywiste. W tym byle jakie traktowanie. To nie jest i nigdy nie było normalne. Na pewno. No, gdzie, o jakiej pracy, gdzie? Tak, gdzie, właśnie, jakie prace, ja nie rozumiem. Do czego potrzebna on jest zdolny? Konkretnie, proszę konkretów no więcej. No tak, konkretów. Tak. Czyli przechodzimy do kolejnego bardzo długiego komentarza. PL White Eagle. Pan Radziwon historii uczył się z sowieckich książek, skoro traktuje rok 1944 także pewnym świętem dla Polski, gdyż jak uważa ZSRR wyzwolił Warszawę i wschodnie ziemie Polski. Szkoda już wspominać, że wojska rosyjskie stały i czekały, aż powstanie warszawskie zostanie stłumione przez Niemców i obie strony się wykrwawią. Pewnie takie daty wydarzenia jak 17 września 1939 roku też traktuje świętem Polski i nie tylko Polski. W końcu ziemie wschodnie, w tym Warszawa, na mocy tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow zostały także wyzwolone w rozumieniu tego pana. Przypomnę, że pakt Ribbentrop-Mołotow to nie tylko atak na Polskę, ale także atak, aneksja Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. To wszystko miało miejsce przed 1941 rokiem, zanim Hitler napadł na ZSRR. Pewnie w rozumieniu tego pana po II wojnie światowej dla Polaków nastąpiły lata wyzwolenia, żyjąc pod jarzmem komunizmu. Nie. Na szczęście komunizm upadł i można zobaczyć własnymi oczami, jak Polska zmieniła się po 1989 roku. Można zobaczyć. Rozpadł się także ZSRR. Wiele narodów zauważyło szansę na wyzwolenie się spod okupacji Moskwy i ją wykorzystało. Nie. Łukaszenko odwrócił ten trend i dziś jest zakładnikiem polityki Rosji, nieraz się skarżąc Xi w Chinach, że Moskwa próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę. Zapewne też ten pan traktuje pierwszy, drugi, trzeci rozbiór Rzeczpospolitej Obojga Narodów świętem, wyzwoleniem dla Polski, Litwy, dzisiejszej Białorusi. A dzisiaj wyzwalania jest Ukraina przez Rosję, tak jak został wyzwolony Smoleńsk. Co tu dużo mówić, nawet Chiny zagłosowały za rezolucją w ONZ określającą Rosję za agresora przyjętą 26 kwietnia 2023 roku. Oni nie zagłosowali do rzeczy. A kraje postsowieckie jak Kazachstan uznały pełną integralność Ukrainy w granicach z 1991 roku. Prezydent Kazachstanu, Tokajew, będąc w Rosji, powiedział o tym Putinowi w twarz, że nie uznaje takich quasi państw jak DRL, URL i Krym za rosyjski.
Przy okazji odmówił przyjęcia od Putina orderu Aleksandra Nevskiego. Ale nie pomocy w 2022 roku, kiedy był zamach stanu w Kazachstanie. Pewnie dlatego niektórzy rosyjscy politycy już mówią o wyzwalaniu północnych terytoriów Kazachstanu. Pan Mikusek oczywiście łże, że Polska ma kilka sprawnych myśliwców śmigłowców. Jeszcze w 2016 roku, plus minus 2 lata, piszę z pamięci, więc mogłem datę minimalnie pomylić, będąc w Łasku, nie zdradzę tu tajemnicy, że między innymi tam stacjonują myśliwcy F-16, widziałem na własne oczy tylko na tej jednej jednostce wojskowej inną liczbę, niż ten pan sobie wymyślił, tak jak przeinacza większość rzeczy. A to polskie byli myśliwcy. Oczywiście. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że jeden wojskowy wspomniał o wizycie delegacji z Białorusi wizytującej tę jednostkę. Widziałem po nim wyraźnie, że bardzo sobie chwalił, był dumny, zadowolony, że miało to miejsce. Innych wizyt tam nie wspominano. Utkwiło mi to w pamięci i się zastanawiałem, dlaczego o tym wspomniał, mówiąc o tym wydarzeniu z wielkim szacunkiem. Co do myśliwców, śmigłowców, nie wspomnę o zakupach, jakie Polska dokonała, już część została zrealizowana po inwazji Rosji na Ukrainę. Niestety nie dotrwałem do końca filmu, po święcie Polski wyłączyłem. Pozdrawiam, panowie, poprawcie się. Dziękuję. Panie Pawle, nareszcie coś takiego. Przede wszystkim że... ja chciałbym opowiedzieć, żeby człowiek mniej ten czytał taką propagandę liberalną, bzdurniczą. I w ogóle, czy pan Radzion takie myśli? Ну так, такий класичний коментаж ліберала вульгарнего, який так кавалками різної інформації слышав ліберальне в інтернеті, чи є ще где, і все то змішано разом. Ну, дуже довгий коментаж, тільки повідзе, що історія вчила з різних подорожників в тій лічбі. Не тільки совєтських. Ну, в тій лічбі з радянських і не з радянських, і не відзе в тим із польських. Мам, до речі, вдома і польські подорожники. І не відзе ніць з Легу, ані в тим же читалам ні радянські, ні польські, ні інні подорожники. А українські пан читав? І українські. Мам вдома українські подорожники. Вєлі, пан Радіон навіть свій інтерес науковий, то інтерес перед всім історії України часу навіть мам артикули наукові, де описано, як там ніхтори історичні події розглядаються в українських подорожниках. Але не зараз, звичайно. Але коли мовіч там пан писав о тим, для чого Зв'язок Радянський не допомог повстанню Варшавському, по-перше, частково допомог, а по-друге, подробне розглядає той момент в моїй аудиції «От пришлості до пришлості» відчинок о операції «Багратіон». Нехтен пан услухиває і бенді відіч. Ну, напевно, для того пан Ракасовський, Дзержинський, то неправдивий поляк. Ну, і він поділив поляків на гатунки, напевно, як то ділили там всі нацисти. Ну, до речі, о Дзержинським ще не робили аудиції, а о Ракасовським робили і дуже добрих коментарів от поляков. Поляці любили Ракосовського. І є ще хоче повідати, що мислі, що направди долучення Литви, Литви і Естонії і Західній, Білорусі і Західній України до Зв'язку Радянського мислі, що то було визволення, очевидно. Але коли мовиш о розділі Речі Посполітої в кінці 18 віку, ніколи не мовили, що то є свято, і так не мислі. Мислі, що то є катастрофа Речі Посполітої, і головна віна в тій катастрофі на самій Речі Посполітої, на шляхті, на анархії шляхетській, яка до того допроводила. На лібералах. Так, то були ліберали ще до 19-18 віку, і коли польська бенді іще по шляху ліберальному далі, то не хоче того, але мислі, що з Польські знов, бить може, катастрофа. Ну, прошу дуже, пан Дуда і пан Туск, то współczesne liberalowie. I do czego prowadzą? Do piątego rozbioru. To wszystko. Kolejny komentarz. Ubysato Shineko.
A głównym świętem niepodległości Rosji nie jest tam 4 listopada? Jak wyzwolili Moskwę spod okupacji polskiej? Nie. Święto niepodległości 12 czerwca. 12 czerwca, kiedy Rosyjska Socjalistyczna Republika Radziecka przyjęła deklarację o suwerenności od Związku Radzieckiego. I to dzisiaj główne święto Rosji. A 4 listopada w ogóle było przyjęto jak święto gdzieś w latach 2000. To jest Dzień Narodowego Zjednoczenia. I to tak. Związane z tym, że kiedy tak Kreml, Moskwa była okupowana przez nie tylko Polaków, ale Kazaków ukraińskich, kiedy to opolczenie, czyli narodowy taki wiec, partyzantka narodowa. Partyzantka na czele z Mininem i Pożarskim z Niżniego Nowgorodu poszła na Moskwę, żeby wyzwolić. I to dla Rosji symbolem, no, tylko łączenia narodowego tak. przeciwko chociaż okupantu. Ja myślę, że to było zrobione te święto, żeby odrzucić święto 7 listopada. Otóż to. Otóż to. Tak jest. Tak, o to chodziło. Bernard Piotrowski. Ktoś jeszcze zrobi? Jeden Piotrowski. Tak. Tam na pewno jakaś rodzina. Tajemna. Niemcy dali sobie 100 lat na odzyskanie ziem utraconych po przegranej II wojny. Prus Wschodnich pozostało tylko 20 lat do ukończenia misji. Niestety ograli nas bez wypowiedzenia wojny. Gwarantem stabilizacji w tej części świata była Rosja. No rzeczywiście. Poglądamy, ale Amerykanie mogą tak zrobić, że kiedy coś im nie spodoba się, a widzimy, że Amerykanie nie mogą odrzucić Niemców jak głównego sojusznika Amerykanów w Unii Europejskiej. Znaczy oni będą robić akcent mianowicie na Niemców, a kiedy Polska będzie prowadzić wielowektorową politykę, może wtedy postawić pytanie tego, że Niemcy mogą mieć prawo na ziemię odzyskane, tak zwane. Słuchają Państwo Międzynarodowe Radio Białoruś, program Myśli o Polsce. Hanna Fudorf, 2230. Dopóki były dwa bloki, to był spokój na świecie. Rozpindzielili w świetnie rozwijającą się Libię, Syrię i inne kraje. Że też Gorbaczow był tak naiwny i dał się nabrać na obiecanki Zachodu. Pozdrawiam, Anna. Czy był naiwny, po pierwsze? Nie, czy... myślę, że on działał wszystko celowo. Tak. Bo były tak zwani konwergencjoniści, na pewno można, do rzeczy może pan Radzion zrobi taki odcinek, opowie, można zrobić. Jak sprzedała elita radziecka Związek Radziecki. До речі, є ще там пан писав тим, що... Добре, не пам'ятаю. Добре, приходимо далі. Катшу 5263. Відповідь на Німці висилають мігрантів, а Білорусь не висилає. Вони там się виланяють з мгли. А для чого нам висилають тих мігрантів? Нам за то пеніонзи за реадмісію не плацяць. Обвінці потрібно мовіць. Проводили против нас санкції. Ну, їдуть там з Росії ті мігранти. Ну, хай їдуть. Для чого нам зробить? Чого мої податки? Податки білоруського обивателя повинні йти на вальку з тими мігрантами, які не йдуть до Білорусі, йдуть далі там, на Захід. Коли це Польська, щоб білорусіні walczyli z tymi migrantami, żeby ochroniali granicę polską. Chaj odrzucać sankcje przeciw Białorusi, odnawiać umowę o readmisji i będą wszystko dobrze. Ale to chce ten rząd polskojęzyczny w Warszawie? Ja nie wiem. Ale ja nie rozumiem wciąż tego obarczania Białoruś za szlaki migracyjne. To tak jakby Białoruś miała być odpowiedzialna za szlak z Senegalu do Wyspy Kanaryjskie, z Maroka przez Ceutę do Hiszpanii, z Libii do Włoch, z Turcji na Bałkany. Może nie, też obarczymy nie. Białoruś? Ten, no, pan, nie wiem. Ten pan potrzebuje od nas, żeby zamknąć granicy dla wszystkich ze wschodu. A dlaczego to musimy robić? Dlaczego? Jeżeli oni przyjeżdżają do nas, a inne...
On chce ten pan, żeby z naszej strony granicy nie wpuszczali ich dalej do Polski. A pan Piotr powiedział, bo jeżeli nie wpuszczamy, musimy odrzucić tych migrantów za swój koszt. I wysyłać ich w swoje kraje, a to kosztuje. To kosztuje. Kiedy była umowa o readmisji, robiliśmy to razem z Unią Europejską. Teraz tej umowy nie ma. No i co? A bardzo ekonomni Białorusi, nie będą tut socjal dla Unii Europejskiej. Chce Unia Europejska, żeby ochroniali jej granice Białorusini. Хай плаца пеньонзы. І чэба то робіць разам. Так, хай аджуцца санкцыі. Хай аднові умовы рэадмісіі. Так. A może... Unia Europejska z Polską będzie robić tutaj majdany, będą nakładać sankcje i jeszcze Białoruś zapłaci za readmisję, tak, z własnej kieszeni. Tak. A może by warto by było na Ukrainie nie puszczać tych wszystkich uchodźców? A to inna sprawa, tam są banderowcy, to jest co innego. Uchodźcy. Tam banderowcy, tam odwrotnie tak. Potrzebny jeszcze Polakom zapłacić, tak, tak. Otrzymać tych migrantów, pocałować ich w jedno miejsce. Aha. Lena i M4MG. Trudno teraz w Polsce sprzedać dom, ale gdy tylko mi się uda, natychmiast przeprowadzę się na Białoruś, może jeszcze zdążę. W Polsce tendencje idą ku samozniszczeniu. Pozdrawiam. No to prawda. No, kiedy w Polsce ciężko sprzedać dom, znaczy te domy nikomu nie potrzebny. No domy to potrzebne, znaczy, mieszkać chcą, ale... Wielu domów na rynku stoi i czeka, że kiedy ich te domy kupi jakiś tam banderowiec na pewno. No to banderowcy ze wschodu... A oni nie będą kupować, ani czekać, za darmo. Za darmo, ze zbronią, ziemię, wyrzucili z tych domów Polaków i napisali dom banderowski. No tak będzie chyba. Imponują mi wasze kulturalne odpowiedzi na debilne pytania agresywnych abnegatów. Taki no co komentarz dał Aleksander. Istnieją takie, ale u nas demokracja i nawet wszystkim nawet takim. Przepraszam, no co, jaka demokracja? U nas dyktatura. Taka dyktatura. Największy stopień demokracji to dyktatura. Zwiadowca 1988. Odnośnie reżimów totalitarnych to jest pewna kwestia do poruszenia. Podczas okupacji niemieckiej w Polsce wybijano inteligencję i chciano stworzyć z narodu siłę roboczą. Jednak w czasach ZSRR polska inteligencja była podstawiona. Chyba spotkali się państwo z tematem przejmowania nazwisk polskich. Całe majątki były przejmowane i nazwiska rodowe. Mowa tu o narodzie czosnkowym uznającym się za naród wybrany. Gdy Niemcy wchodzili do Polski z zachodu, ten naród czosnkowy wiwatował i witał armię Hitlera jako wyzwoleńczą. Z kolei na wschodzie, gdy wchodziła Czerwona Armia, ten sam naród czosnkowy wiwatował i traktował jako armię wyzwoleńczą. Może odniosą się panowie do wystąpienia prezydenta Putina sprzed kilkunastu lat na temat zbrodni katyńskiej, gdzie przyznał, iż NKWD dokonało zbrodni w Katyniu. Było to wystąpienie publiczne. Jednak wskazał na pewien niuans, iż odnośnie tej formacji, iż Rosjanie nie zabijaliby Rosjan. To by potwierdzało, iż kierownictwo NKWD było narodowości czosnkowej. Podobnie jak w Polsce infiltrowało i dochodziło do władzy. Nie wiem, czy kojarzycie, kim był Albin Siwak. W jego książkach są opisane spotkania, jaki to zbiór jego wystąpień za czasów PRL-u. Wyraźnie wskazuje tam, iż polska kadra polityczna jest narodowości czosnkowej. Ten sam problem ponoć występował w Rosji, zwłaszcza w takich komórkach terroru, jakim stało się NKWD. Dochodzili do stanowisk często wrzeniając się w polskie rodziny, przejmując nazwiska polskie i już w latach 80. oceniał, iż jakieś ponad 2/3 kadry politycznej stanowił naród czosnkowy. Polsce. Na ile Rosja była zinfiltrowana przez tą nację czosnkową i czy nie jest dalej? No tutaj to taka teoria zmowy żydowskiej. Czasnoskowej. Żydomasońskiej. Tak. Ale są pewne fakty historyczne. W Polsce obowiązywało takie prawo, że osoby wyznania mojżeszowego, że tak powiem, które przechodziły na katolicyzm, dostawały szlachectwo. A, no na pewno to było jeszcze za czasów pierwszej Rzeczypospolitej. Nie, to nie? Jeszcze było w czasach, jeszcze kiedy Królestwo Polskie istniało. No, tak. Ja prosto wie, że taka sytuacja była w PRL-u, że wielu, że poziom dla komunistycznej partii Polski
w międzywojennej Polsce. Był przede wszystkim w miastach, a w miastach mieszkali przede wszystkim Żydzi, a na wsi kto był? Byli też także i Polacy, chociaż w większości to byli Białorusini, Ukraińcy. I to była sytuacja międzywojennej Polski. Chociaż i PPS byłem tam, chociaż jaki ten PPS był socjalistycznym, jeszcze pytanie, tak? W tej międzywojennej Polsce. I tak otrzymało się, że po wojnie te Żydzi, którzy byli w częściu tej partii komunistycznej, zaczęli być częścią rządu. Ja nie wiem tego pytania, czemu takie stanowe pytanie. Ну, Dzierżyński, Rokossowski, no nie Żydzi na pewno. Tak. Ale chcę jeszcze jeden moment powiedzieć o Żydach przeciw antysemityzmu. A dlaczego z początku tak stało się, że Żydzi mieszkali masowo w miastach i zajmowali się rzemiosłem, handlem, finansowymi operacjami, a nie rolnictwem. Sprawa w tym, że w społeczeństwie tradycyjnym agrarnym rolnictwo to było w ogóle główne zajęcie, oczywiście. Takie wszystka gospodarka istniała na zasadzie rolnictwa. I w dużo jakich krajach zachodniej Europy Żydzi zostali dyskryminowani i im po prostu było zakazane zajmować się rolnictwem. To był taki antysemityzm. A z innej strony chrześcijanom było zakazane lichwiarstwo. Tak. I oni tak, wszyscy, Żydzi, tak, zaczęli zajmować... Tak. I Żydzi po prostu, naprawdę, oni zaczęli zajmować się tym, co im można, czym można było zajmować się. Rzemiosłem, lichwiarstwem i так далее. И с этой причиной они стали мешкать в местах. А позднее антисемиты стали мувить, что так и хитрые жиди, они так вы сами их измусили займоваться тими справами. В чем проблема? Але я бы еще попросил некоторых панов почитать Лизы Орешковой повесть «Майор Юзефович». Там досить от środka показано, jak to Żydzi mieszkali w tych tamtych czasach, koniec XIX wieku, początek XX wieku. A to były bardzo skrajne sytuacje, bo faktycznie byli bardzo bogaci, ale cała masa, cała rzesza Żydów była bardzo biedna. Biedny poziom życia, tak, kiedy poglądać, co to było w grodzieńskim getto, to było bardzo brzydkie, chłodne, biedne część miasta. Tak, zgadza się z tym, że problem jest taki, że ideologia to dla mnie jest bardzo podejrzana. My powinny odrzucić od Żydów sionizm. Tak. Od ideologia sionistyczna to niebezpieczna ideologia. To, to taki żydowski nacjonalizm. A nawet nazizm, kiedy widzimy, co tam w Palestynie robią. Właśnie, tak. Chciałem przypomnieć. I na zasadach liberalnych. Ale większość tradycyjnych Żydów wyrzuca ten i nie przyjmuje ten sionizm. Ja sądzę, że właśnie te osoby, o których tam zwiadowca 1988 pisał tam we władzach, może nie PRL-u, tam w służbach bezpieczeństwa bardziej powojennych, to ja bym powiedział, że to byli po prostu syjoniści, z tego względu, że bardzo ważny jest tutaj fakt taki, kiedy przyszła ten 1956 rok, gdzie oni wyjeżdżali. Czy oni wracali do Związku Radzieckiego? Nie, oni wyjeżdżali na zachód, do Izraela. Także trzeba właśnie, tak jak koledzy powiedzieli, oddzielić syjonizm od, czy antysyjonizm od antysemityzmu. No a dlaczego jednak... Przecież swego czasu po 1895, a jak pamiętam dobrze, pewien Żyd napisał wtedy Państwo Izraelskie, tak? Czy Państwo Żydowskie, nazwa taka była książki. I napisał w poparciu bankiera Rothschilda, o ile wiem dobrze. I wtedy to jest plus u nich, że oni myślą przyszłościowo i postawili sobie za cel za 50 lat stworzyć takie państwo żydowskie.
No, no i to izraelskie, nie żydowskie, bo no, Izrael to państwo sionistyczne. Tak. To nie żydowskie państwo. Żydowskie państwo stworzył jeden człowiek. To Lenin, to była autonomia żydowska z stolicą, na Dalekim Wschodzie. Z Birobidżanem na Dalekim Wschodzie. Coś daleko on ich zapchał. Idziemy dalej. Tak. Ostatni komentarz Hubi Hubertus 1966. Prawda jest taka, że Chiny już Łukaszenkę docisnęły i na granicy robi się trochę spokojniej. Mówicie o zagrożeniu dla Polaków w postaci NATO. Szkoda, że nie mówicie, jakie zagrożenie Łukaszenka robi na granicy z Polską. W sprawie tranzytu to Chiny będą naciskać na Białoruś, to im zależy, by zalewać swoim towarem Europę. Sankcje Chin wobec Polski będą takie, że nie będą mogli sprzedawać swojego towaru w Polsce. A tak na poważnie Chiny znajdą sobie inną drogę. Sens tego jest taki, że Białoruś nie zarobi na tranzycie wtedy, ale skoro Białoruś szkodzi PL Polsce, to Polska może zaszkodzić Białorusi. Ale szkodzie, Polska nie zarobi na tranzycie. Prosto, ciekawe. Strzelić sobie w rękę. Tak, tylko ciekawe. To się dzieje od 35 lat. Ciekawe nieco inne. Logika. To, że Chiny podpisali z Białorusią na samym wysokim poziomie strategiczne, wszechpogodnie, wszechstronne partnerstwo. I Chiny robią akcent na Białorusi nie na tranzyt, a na stworzenie wspólnych przedsiębiorstw. Park przemysłowy Wielki Kamień, do przykładu, tak? A w Polsce tego oni nie robią. I dzisiaj już mówili, rozmawiali z ekspertami, Chińczykami, mówią, a no nie będą polskie. Pójdą przez Turcję i będą przez Turcję, przez Węgry. Nawet przez północ rosyjską, tak, pójdzie. Przez północ. Na Białorusi tutaj będą towary przychodzić, pójdzie do Sankt-Petersburgu i może do Hamburgu, a Polski nie będzie tam. Tak, nie będzie. I dlaczego to już? Po tomu dla Białorusi to nie straszno. Nawet lepiej, kiedy zamkniemy tę granicę, i nie będą nic jeździć, i same główne, nie będą jeździć polskie towary do Kazachstanu, do Uzbekistanu, tam do innych krajów. No co, chce Polska, zamkniemy wszystko. No chcę, i więcej, chcę, ale odemkniemy jeszcze. Od Łukaszenka ja na pewno jego zakrytykuję. Potrzebno stworzyć specjalne samoloty i przywozić 10-20 tysięcy tych migrantów, dawać im broń jądrową i chaj idzie, i my poglądamy, co takie będzie. Jeżeli to specjalnie zorganizować ze strony Białorusi, tak by to wyglądało, tak? Tak, i ot ten Hubi Hubertusu, żeby oni znajśli, przywieźli сюди, і буде він відповідати перед судом ту пропаганду антибілоруську. Але я так розумію, цей чоловік написав, що на границі Білорусі і Польщі вже становище тише. Так, тише, спокійно. Так, він, цей чоловік, дуже вірив в сакральну місію Дуди в Хінах. Ніц такого. Так, він увірив, що Дуда вже примусив Сі Цзіньпіна зробити тиш на границі польсько-білоруської. А я мислю, що просто дзішай те мігранти мають спеціальні środki, żeby ich nikt nie widział, i oni tam na pewno przechodzą. Ta granica. Dlaczego? Dlaczego? No takie najlepszy środek. Pod ziemią przejść. To zielony środek. Nie, pod ziemią przejść w specjalnej amunicji. Przez tunele. Przez tunele. Amunicję jako wojska polskiego. No to przechodzić od razu migranci wojsko polskie. Jak będzie żołnierz polski strzelać w żołnierza polskiego? Nic, a później okazuje się, że większość żołnierzy polskich to migranci. No, zbawimy się dobrze, ale ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na Katyń. Mi się wydaje, że jednak chyba trochę Putina niedobrze poinformowano. Nie, to było proste zadanie wtedy, żeby polepszyć stosunki między Polską a Rosją, i potem Putin z celów politycznych to opowiem. Kropka. No, mi się wydaje, że w tym akurat nie trzeba było puścić taką, bo bzdura, Katyń dla Polaków to jest bardzo bolesna sprawa.
i nie wolno było tak dopuścić, żeby przyznać się do tej winy, której nie ma. Nie upolityczniać, tylko po prostu zrobić praktycznie od nowa śledztwo w tej sprawie, ja uważam. Proszę to bardzo, najlepsze. Śledztwo było od razu... To Niemcy robili, to wiadomo, że jak Niemcy robili śledztwo, to wiadomo, że to chodziło o to, żeby na Związek Radziecki zrzucić właśnie morderstwo. Nie było by dziwno mówić, że kiedy Niemcy zrobili śledztwo i opowiedzieli, że oni zamordowali Polaków. Tak, tak, no właśnie. To bzdura pełniuszka. I w ogóle jak możliwe wierzyć w śledztwo nazistów. Nazistowskie śledztwo dzisiaj w poziomie tej w cudzysłowie prawdy o Katyniu. No tak. W normalnym świecie, przy normalnych stosunkach międzynarodowych, w jakich Polska mogłaby uczestniczyć, to po prostu można byłoby się dogadać i wznowić takie śledztwo, zrobić od nowa, prawda? Mogliby być eksperci, historycy ze strony polskiej, ze strony rosyjskiej, prawda? I wtedy by to miało... Ze strony białoruskiej. Również. I wtedy to miało sens. A nie, Niemcy przeprowadzili śledztwo... W sprawie Boże, jaki na Niemcy? Tak. To nawet nie dzisiejsi Niemcy. To ty Niemcy. Hitler prowadził śledztwo. Tak. I w jakim roku? W 1943. I od kogo się Polacy o tym dowiedzieli? Od Hebelsa. Bo ten był rok całości nowej Europy. Unii Europejskiej. Unia Europejska. To Unia Europejska tak miała nieco inny kolor flagi. Tam zamiast gwiazd była jedna swastyka. Але замість Урсули фон дер Ляйн був Гітлер. Ну, ніхайний холок, ну, що ми зробимо? Маляш, хіміколог, як ружниця. Любив штуки пінкні, ну, і зробив штуку пінкну в 43-му році. В 43-му то вони витягнули і... Значи, віна звалили на росіян. Tak, a to trzeba dokładnie, koniecznie to ten problem musi być wyciągnięty znowu i rozpatrzony i udowodniony, kto jest winny. Bo Polacy tego nigdy nie zapomną i tym akurat zawsze będą machać przed oczyma tym czerwonym sztandarem. Dziękuję kolegom, to był ostatni komentarz. Dziękuję za udział w programie. Dziękuję naszym widzom za uwagę. Tak jak zawsze zapraszam do subskrybowania naszego kanału, polubiania naszych programów, komentowania, zadawania pytań. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia Państwu.